Tak, już oficjalnie. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Ja muszę się z Państwem podzielić taką uwagą, co mi się kiedyś przydarzyło, jaką odpowiedź dostałam na pytanie zadane kiedyś mojemu znajomemu, które kiedyś go zapytałam. Mam takiego sąsiada, pana Gerarda. I pan Gerard to jest przesympatyczny człowiek, naprawdę. Taki zwykły, normalny, można nawet by rzec, zwykły, statystyczny mieszkaniec Piekar Śląskich. No i kiedyś zadałam takie pytanie związane nawet z aktualną porą roku. Panie Gerardzie, będzie taki zmarznięty, dlaczego panu tak zimno? Może by pan pojechał gdzieś na wakacje? Pan tak dawno nie był na żadnym urlopie, może jakieś ciepłe kraje? No gdzie pan nie był? Włochy, o Włochy, tam są przesympatyczni ludzie, przepyszne jedzenie, ciepła pogoda, super zabytki, o północne Włochy. No, był pan może w Pizie, widział pan Krzywą Wieżę w Pizie? Przesłałam taką odpowiedź. Pani Kasiu, a po co ja mam jechać taki szmat świata, jak ją u nas pełno krzywych chałupów u nas na Szarleju? No i ja się tak zaczęłam wówczas zastanawiać, czy to jest warunek konieczny, te nasze wychylone od pionu budynki, coś, co jest wpisane na stałe w nasz krajobraz, czy może raczej problem inżynierski do rozwiązania? Z racji tego, że ja jestem inżynierem, to zdecydowanie ta opcja numer dwa. Dlatego też łącznie z moim promotorem z Wydziału Budownictwa naszej Politechniki wpadliśmy na super innowacyjny pomysł takiego projektu fundamentu, który składa się z dwóch części i w miarę wychylenia budynku od pionu ta jedna część przesuwa się względem drugiej, powodując wyprostowanie obiektu budowlanego. Zapewne też Państwo słyszeli o smart technologiach, słyszeli Państwo o inteligentnych budynkach, ponieważ tak, budynki jednak mogą być inteligentne. Państwo na pewno, jakbym tak się zapytała o rzeczach smart, zaraz by mi wyciągnęli telefon. No pewnie, oczywiście, zaraz to sobie nastawię, za godzinę ma być poodkurzany dom, wyprane, wysuszone pranie, ma być cieplutko. A co by się stało, jakbym połączyła te dwie rzeczy? Ten mój innowacyjny sposób z jednym kliknięciem przycisku na telefonie, tablecie, pilocie. Jakbym to zrobiła, siłowniczki przesunęłyby tą jedną część fundamentu, doszłoby do wyprostowania obiektu budowlanego i co? I każdy byłby, chodziłby może nawet, chodziłby dumnie wyprostowany w wyprostowanych obiektach na szkodach górniczych. Dziękuję za uwagę. Brawa wielkie.